Nad mysim narodem panował wtedy Aelin. Pod jego rządami myszy wędrowały ciągle z miejsca na miejsce, wypełniając ziemię i używając jej plonów tak intensywnie, aż gleba martwiała. Bóg przemówił do mysiego króla. Wszędzie, gdzie posłałem moje sługi, wznosi się do mnie wonny zapach ofiar. Dlaczego jednak nie czuję woni palonych zbóż i mięsa z twojej strony? Król odpowiedział: Ty, Panie, jesteś Panem stworzenia i nie zwracasz uwagi na całopalenie. Spójrz lepiej na nasze brzuchy, jak wielkie urosły i okrągłe. Czyż nie uczyniliśmy się piękniejszymi, używając tych rzeczy, które dałeś nam we władanie? Czyż nie przerośliśmy sami tego, jakimi nas stworzyłeś i nie oddaliśmy ci w tym hołdu? Zezłościł się na to Bóg i powiedział królowi myszy: Ponieważ chciałeś chwalić mnie nie według tego, co jest ci przekazane, ale postanowiłeś modlitwę swoją uczynić na swój wzór i podobieństwo, ześlę potop i zniszczę twój naród, bo nie ma w nim ani jednego sługi. Przeraził się wódz i zatęsknił za górą rajską. Mówił do siebie: Zwrócę moje oczy w stronę krańców ziemi. Tam może znajdę nieznanego Boga i zbuduję świętą górę na wzór góry rajskiej, a na jej szczycie ołtarz ofiarny. Może uratuje mnie on od gniewu, który mnie przygniata.